Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Na samym początku, jeśli słuchasz tego nagrania przed 19 listopada roku 2023, to szybka informacja, że trwa promocja na wszystkie moje psychodietetyczne kursy w Akademii Wiem Co Jem, gdzie znajdziesz m.in. kursy o tym, jak odzyskać kontrolę nad jedzeniem słodyczy albo jak poradzić sobie z kompulsywnym objadaniem się. Link do tych kursów znajduje się w opisie. A przed nami dzisiaj temat związany z aktywnością... Fizyczną, a mianowicie tym, jak tej aktywności fizycznej w swoim życiu mieć więcej, bo pewnie jak wszyscy wiemy, jeśli chodzi o bilans energetyczny, jeżeli nie chcemy doprowadzać do wzrostu masy ciała, bądź chcemy obniżyć tą masę ciała, to bilans energetyczny, czyli różnica pomiędzy tym, ile kilokalorii zjadamy, a tym, ile kilokalorii spalamy w ciągu dnia, nie tylko na treningach, ale też w tak. Codziennej pracy naszego organizmu, no to od tego zależy to, czy ta nasza masa ciała rośnie, czy ta mas nasza masa ciała spada, albo pozostaje po prostu bez zmian. I ta aktywność fizyczna jest takim no, miłym dodatkiem, jeśli chodzi o to, dlatego że jeżeli jesteśmy w stanie być aktywni fizycznie w miarę regularnie, no to rzeczywiście ta ilość kilokalorii, którą spalamy, wzrasta. Natomiast celowo od tego zaczęłam. Żeby pokazać, że o ile ta aktywność fizyczna rzeczywiście pełni taką rolę, w sensie to nie jest jej główna rola, ale ona rzeczywiście pełni taką rolę, że pozwala nam zwiększyć wydatki energetyczne, to niestety w wielu przekazach tutaj stawia się kropkę. I traktuje się właśnie aktywność, bądź sprowadza się tą aktywność tylko i wyłącznie do tego, że no ej, musisz się ruszać, bo aktywność spara kilokalorie, a jak nie chcesz tyć albo chcesz schudnąć, no to musisz sparać więcej tych kilokalorii. I wiem z doświadczenia rozmów z podopiecznymi, z kursantami, że tego rodzaju przekaz, wyłączny przekaz, kończący się na kilokaloriach, niestety często od tej e, aktywności fizycznej wiele osób e, odpycha. Więc warto na samym początku powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Natomiast aktywność fizyczna będzie spalać kilokalorie niezależnie od tego, czy my będziemy ją e, uprawiać po spalanie kilokalorii, czy będziemy ją uprawiać dla przyjemności. A jeżeli nauczymy się e, taką aktywność fizyczną e, uprawiać dla przyjemności, to te kilokalorie będą spalały się przy okazji i trochę o tym chciałam dzisiaj ten podcast nagrać. Jak sobie myślę o aktywności fizycznej, o bardzo częstym problemie tego, że wiele osób po prostu aktywnych fizycznie nie jest, to wiele rozmów e, zaczynam od tego, żeby dana osoba sobie przypomniała jakąś jakieś takie aktywności ogół aktywności e, fizycznych, z jakimi miała w swoim życiu do czynienia, no siło rzeczy dużo wspomnień wtedy wraca do szkolnego WF-u i żeby taka osoba zastanowiła się e, czy była na przykład jakaś aktywność, którą z jakiegoś powodu lubiła, albo czy jest taka aktywność, która no, z jakiegoś powodu była bardzo przez tą osobę nie lubianą? Dlatego, że moim ulubionym działem psychologii, albo jednym z ulubionych, jest psychologia różnic indywidualnych. To jest takie coś, co się często mówi, że wszyscy jesteśmy różni, ale jak przychodzi co do czego, to nie wiem, wszyscy mamy chodzić na ziłownię, bo ona pali najwięcej kalorii, nie, nie pali najwięcej kalorii, ale kształtuje najlepiej sylwetkę. Tak się mówi w takich internetowych przekazach. No a psychologia różnic indywidualnych polega właśnie na tym, że ponieważ jesteśmy różni, to też różne rzeczy nas będą interesować, w różny sposób będziemy różne rzeczy odbierać, ale też różne rzeczy będą nas cieszyć. I na przykład, jak ja sobie myślę o swoich szkolnych wspomnieniach i o sportach zespołowych, ja uwielbiałam sporty zespołowe, uwielbiałam grać w siatkówkę, uwielbiałam grać w koszykówkę, trochę mniej w nogę, bo po prostu nie umiałam, ale bardzo lubiłam to, że będąc właśnie w trakcie jakiegoś sportu drużynowego, ja zapominałam o tym, o czasie, zapominałam o tym, że nie wiem, ta aktywność już trwa godzinę. Tylko po prostu ja byłam all-in, ja byłam w grze, ja patrzyłam, gdzie jest piłka, ja biegłam za tą piłką, ja rzucałam tą piłkę bądź ją odbijałam. I to jest taki rodzaj aktywności, że tak naprawdę, no już tylko zadyszka, tylko bardzo duże zmęczenie mi mówiło, że o kurczę, już dwie godziny treningu na przykład minęło. Natomiast, jak jestem teraz sobie na siłowni, ktoś by mi powiedział, że miałabym przez godzinę biegać na bieżni. To y, ja bym po pięciu minutach z tej bieżni zeszła i, i nigdy tam nie wróciła. I to wynika z faktu, y, jaka ja jestem. Ja przeszłam dość długą drogę do tego, żeby poznać siebie i dowiedzieć się, jaka ja w zasadzie jestem, co się składa na tę moją osobowość, co się składa na mój temperament, y, jakie są moje wartości, co ja lubię, czego ja nie lubię. No i okazało się, że jak te informacje na temat siebie zebrałam, to dużo bardziej trafnie dobieram sobie aktywności fizyczne. Część na zasadzie, że po prostu wiem, że coś lubię. Jak nie wiem, jako dziecko lubiłam bardzo jeździć na rolkach, więc sobie po prostu w pewnym momencie przypomniałam, że no kurczę, nie mam na ten moment ochoty chodzić na siłowni. Na siłownię. Ale jak byłam młodsza, to, lubi, to lubiłam rolki, więc stwierdziłam, okej, okay, to może wrócę. Miałam jakieś rolki, nawet na swój numer stopy nałożyłam, no i stwierdziłam, tak, to jest moje. Ale część rzeczy na przykład dobierałam na zasadzie, że hmm, lubię wodę, lubię właśnie być gdzieś w tu i teraz, to pewnie by mi się spodobało nurkowanie, więc jakby na logikę znając siebie, pomyślałam o tym, jaka aktywność może być dla mnie fajna. Spróbowałam i w wielu momentach trafiłam. Ważne jest dla mnie również to, że ja potrzebuję różnorodności i ja wiem, myślę, że gdzieś tam to podświadomie zawsze wiedziałam, ale jakieś takie zewnętrzne oczekiwania czy takie gloryfikowanie perfekcji w jednej dziedzinie. W sensie inaczej, ja nie mówię, że to jest złe. Wiadomo, że od dzieciństwa oglądamy, nie wiem, skoki narciarskie, oglądamy olimpiady, oglądamy mistrzostwa świata, czyli ludzi najlepszych w swoich dziedzinach, którzy no nie ma się co czarować, no poświęcili Pewnie całe swoje życie na to, żeby tą daną dyscyplinę trenować. I ja też bardzo lubię oglądać sport, natomiast to, że jest taka grupa osób, która się świetnie czuje w tym, że mm, doskonali jedną dziedzinę, to ja taką osobą absolutnie nie jestem. I myślę, że też nam brakowało trochę w takich wzorców, być może nadal nam brakuje takich wzorców w takiej e, dyskusji społecznej, że ta Opcja, ta ścieżka perfekcji w jednej dziedzinie to nie jest jedyna ścieżka, jaką można obrać w sporcie. Myślę sobie, że trochę bardziej są na przykład teraz popularne triatlony, jakieś ultratriatlony, tam to co prawda jest jeszcze nieziemska wytrzymałość, ale chodzi mi o to, że okej, okay, jakieś takie połączenie dyscyplin się po y pojawia, tak? Że może ktoś nie jest mistrzem w bieganiu samym sobie, ale na przykład to już jest wow, że potrafi połączyć te trzy dyscypliny. Nie mówię o tym wymiarze, czy to jest zdrowe, niezdrowe, czy to jest ok promować, nie wiem, aktywność przez x czasu, czy to jest dobre dla ciała, układu, ruchu i tak dalej. Bardziej mówię o tym wzorcu. Bo ja na przykład wiem, że mi się ulubiona aktywność zmienia mniej więcej co pół roku albo i nawet częściej, to zależy. Osobiście mam nadzieję, że rolki ze mną zostaną na dłużej, ale też nie próbuję jakoś bardzo ze sobą walczyć. To znaczy, jak czuję, że mi się mniej chce na jakąś aktywność chodzić, to się do tego jakoś szczególnie nie przymuszam, tylko zastanawiam się, jakbym sobie mogła to na przykład e, urozmaicić. I myślę, że warto też o tym powiedzieć, że. No właśnie, jest też taki schemat. I teraz pytanie do ciebie. Czy ty, jak sobie pomyślisz o sobie, tak przeanalizujesz swoją ścieżkę życia pod kątem aktywności fizycznej, to czy jesteś osobą, która lubi być dobrym, dobro, no, czy, czy lubisz być dobry bądź dobra w jednej dyscyplinie, czy może też jesteś taką osobą, która potrzebuje zmian i być może to, że do tej pory było ci trudno być aktywnym regularnie wynikało z faktu, że próbowałaś, bądź próbowałeś się przymusić do jednej dyscypliny, a brak chęci na tą dyscyplinę, jakakolwiek ona nie była, był w twojej głowie, było to w twojej głowie widziane jako, a jestem leniwa, nie jestem konsekwentna, mam słomiany zapał, przeróżne tego typu epitety, no ja się w dzieciństwie nasłuchałam, w sumie to też ma sens, bo w końcu w dorosłości mam, okazało się, że Mam ADHD i zawsze taka po prostu byłam, że potrzebowałam różnych bodźców, ale no po co? Jakby mamy dwie drogi. Albo możemy się nazywać, że jesteśmy, mamy słumiany zapał, albo po prostu trochę za tym pójść. Jakby postawić sobie za cel: OK, chcę jednak mieć większą aktywność, ale przecież nikt nie powiedział, że to musi być taka i taka aktywność. I tutaj też jest odwołanie i trochę do wartości, ale i trochę do osobowości, że każdy z nas no, jest pod tym kątem inny. Lubimy, są osoby, które lubią właśnie mieć jedną swoją dyscyplinę, taką swoją stałą w zmiennym świecie, do której wracają, którą lubią im się nie nudzi, a są osoby, które potrzebują różnorodności, i to nie jest tak, że jakaś droga jest dobra, jakaś droga jest zła. Jeżeli miałabym mówić, że coś jest złe lub dobre, albo przynajmniej niedopasowane, to to, jeżeli osoba, która potrzebuje stałości, próbuje robić różne rzeczy, a ta osoba, która lubi robić różne rzeczy, próbuje się wtłoczyć w ten schemat, że nie może mieć słomionego zapału i nie może porzucać czegoś, czego, czemu na przykład poświęciła jakąś ilość czasu swoją drogą z takich śmieszniejszych rzeczy, to są e, na Facebooku grupy takie bazarki chwilowych hobby dla osób z rozpoznanym ADHD, bo to jest też takie charakterystyczne dla tego zaburzenia, że się wpada w hiperfokus i po prostu cały ekwipunek do jakiejś aktywności się wykupuje, nie wiem, nurkowanie, nurkowanie, rolki, nierolki, cokolwiek i potem hiperfokus mija. No, i się to sprzedaje, i są takie bazarki, ale to tak na boku. Druga rzecz jest taka, czy my na przykład, czy ty lubisz rywalizację? Bo to znowu nie jest tak, że jak nie lubisz rywalizacji, a ktoś ci mówi, nie no, daj spokój, nie wysiadaj, no, przecież to nie można tak się, nie wiem, wygodnicko żyć, trzeba się wystawiać na ekspozycję i tak dalej. I oczywiście jest tak, że no, jeżeli będziemy żyć. Tylko i wyłącznie w takiej bezpiecznej bańce, to się raczej nie będziemy rozwijać. Natomiast to nie jest tak, że my musimy bardzo mocno poza to wychodzić, w sensie, jeżeli czujemy, że coś nie jest nasze, jeżeli my nie lubimy rywalizacji, to nie ma sensu się zmuszać. I myślę, że też takie przypomnienie sobie o jakichś swoich ulubionych bądź nielubianych aktywnościach z dzieciństwa, z dzieciństwa jest dość dobrym kryterium rozpoznania, czy jesteś bardziej osobą właśnie w stronę rywalizacji, czy też nie. Ja na przykład to lubiłam. Eee... Tak samo pod kątem, nie wiem, czy lubisz jednostajną aktywność pod tytułem na przykład bieganie, czy lubisz jednak aktywność zmienną, jak na przykład właśnie sporty zespołowe, gdzie się trochę stoi, potem się biegnie sprintem, potem się biegnie mniej i, i jakby jest ta, jest ta zmienność. Czy lubisz. Trenować rano, czy lubisz trenować wieczorem, bo też nie ma zasady, że żeby schudnąć, to trzeba trenować znaczo, albo nie wiem, znaczy inaczej, jakbyśmy tak sobie to porozkładali na czynniki pierwsze pod kątem trybu dobowego, hormonów, kortyzolu, i tak dalej, tam na pewno są jakieś różnice. Natomiast ja mam takie wrażenie, że mm, my powinniśmy sobie podzielić taki filtr zrobić. Która wiedza jest istotna na danym etapie i na którym etapie my w ogóle jesteśmy? Myślę, że mam dobre porównanie. To jest trochę tak, jak wchodzi osoba na grupę rolkową i pyta się o rolki na początek, i jej podsyłają rolki, które kosztują tysiąc albo więcej. I ta osoba mówi, że ona nie chce jeszcze robić takiego wydatku, bo nie wie, czy jej się to spodoba, a ktoś jej pisze, ale słuchaj, jak kupisz taki szajs za nie wiem, za 200 zł, to się zaraz tobie rozpadnie. I tak jak zainwestujesz raz, to będzie lepiej, bo jak nie zainwestujesz od razu, to potem i tak będziesz musiała doinwestować. I mam takie poczucie niezrozumienia miejsca, z którego startuje ta osoba, że ta osoba nie wie, czy ona w ogóle dopuści do takiego momentu, w którym te rolki będą miały szansę się rozwalić. W cudzysłów to biorąc, bo ona nie wie, czy ona pojeździ na nich więcej niż pięć razy. I to jest często taki przeroztwórpny nad treścią. Na przykład mówienie o sobie, która dopiero jest na tym etapie, znaczy, która jest na tym etapie, że w ogóle nie ćwiczy, rozważanie na temat trybu dobowego, rozważanie na temat kadencji, prędkości, interwałów i tak dalej. Na tym etapie jest przerostem formy nad treścią, i na tym etapie jest problemem e, niedopasowanym do etapu tej osoby, bo no to tak samo jak ja bardzo często to mówię w odżywianiu. Okej, okay, fajnie jest dążyć do momentu, w którym słodycze pojawiają się naprawdę rzadko, ale jeżeli ty startujesz z momentu, w którym e, ty jesz słodycze codziennie i jest ich dużo, to Ty na ten moment musisz się skupić na tym, żeby spośród batonów wybrać tego, który Ci zaspokoi tą potrzebę e, na słodkie, ale jednocześnie nie dostarczy dużej ilości kilokalorii, a nie, nie no jesteś na tym etapie, że sobie wyszukujesz, nie wiem, ciasta czekoladowego z cukinii. I teraz, żeby nie było. Ja nie mówię, że nie ma osób, które wpadają z jednego w drugie i nagle odnajdują się w tym, że ciasto z cukinii czekoladowe to jest najlepsze, co one zjadły i to w ogóle nie ma podchodu do czekolady. Bardziej Łapie się takich przykładów bardziej namacalnych, żeby pokazać, że na różnych etapach my, my się powinniśmy. O, no wiem, to jest moje jedno z ulubionych e, powiedzeń. Martwmy się chronologicznie. Najpierw się martwmy o to, co jest na poziomie, na którym aktualnie jesteśmy, a potem się będziemy martwić dalej. Tak jak ta osoba, która sobie kupuje rolki za 200 zł. Ona się nie będzie teraz martwić tym, jakie tam jest łożysko i ile wytrzyma, bo jej zmartwieniem jest to, czy ona w ogóle na tych rolkach ustoi swoją drogą. Jak kupi tańsze rolki i je porysuje, bo się będzie co chwilę wywracać, to pewnie jej przynajmniej nie będzie tych rolek szkoda, a już jak kupi sobie te lepsze. No to będą mniej zniszczone, choćby z tego powodu. Chodzi mi o takie wyczucie etapu, na którym my jesteśmy. I e, tak sobie myślę, nie wiem, no tak samo z bieganiem. No są dwie szkoły, tak? Albo jak chcesz zacząć biegać, to sobie kup najlepsze buty, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a jest druga szkoła, która mówi: po prostu załóż buty i pójdź pobiegać, bo i tak na samym początku przebiegniesz pół kilometra, przebiegniesz kilometr. Zmartwienie na zasadzie, jaką podeszwę do biegania wybrać, nie jest Twoim zmartwieniem na tym etapie. Martw się chronologicznie. I tak sobie myślę, że wiele osób się obkłada tymi różnymi tą wiedzą, książkami, kiedy ćwiczyć, czy rano, czy wieczorem, czy nadczo, czy nie, podczas gdy one w ogóle jeszcze nie wyszły z domu i nic nie zrobiły. I tak sobie myślę, że na tym etapie, takim naszym zmartwieniem jest. Powinno być to, znaczy zmartwieniem, no rzeczą, którą się zajmujemy, powinno być to, jak to zrobić, żeby w końcu ten dom opuścić i na tą aktywność wyjść, albo odpalić sobie trening w domu, rozłożyć tą matę. I nawiązując trochę do tego wątku, który poruszyłam na początku... To dużą blokadą dla osób, zwłaszcza na początku, jest to, że one na przykład się skupiają na tym, że muszą wykonywać taką aktywność, która spala najwięcej kilokalorii. Prawda jest taka, że aktywnością, która spala najwięcej kilokalorii, jest ta aktywność, którą wykonujemy. Jakby bieganie w naszej głowie, czy znaczy inaczej, spacer, który się wydarzy, spali więcej kilokalorii niż bieganie, które tylko jest w naszej głowie i do którego nie możemy się zebrać. I to jest myślę fajne kryterium na początku, że nawet jeżeli my docelowo chcielibyśmy spalać załóżmy dużo kilokalorii, chcielibyśmy schudnąć, to jeżeli my nie mamy w ogóle nawyku wyjścia z domu, to ciężko jest łudzić się, że uda nam się chodzić trzy razy w tygodniu na interwały do klubu fitness. I tak sobie myślę, że jeżeli na przykład masz za sobą takie próby podjęcia jakiejś aktywności i te próby się nie udawały, to zastanów się, czy może nie nastąpił tu pewien konflikt dotyczący tych tematów, o których powiedziałam. Czyli tego, czy to jest zgodne z Tobą, z Twoim temperamentem, czy Ty lubisz y, szybko i różnorodnie, czy Ty lubisz wolniej i jednostajnie, czy lubisz rywalizację, czy lubisz mieć ludzi wokół, czy ludzie wokół Cię stresują, masz poczucie ok, może nieracjonalne, ale że inni się na, siebie patrzą, na Ciebie patrzą i masz prawo mieć takie poczucie. W sensie warto mieć świadomość, że to jest często bardzo nieracjonalne, ale jeżeli dla Twojego komfortu teraz jest lepsza aktywność w, samo, w pojedynkę, nawet jeżeli ona spara mniej kilokalorii, to rób ją w pojedynkę, bo przynajmniej dzięki temu w ogóle ją robisz. Zastanów się, czy te próby nie wynikały z faktu, że Ty po prostu nie, wiem, nie lubisz trenować rano, a wszyscy Ci mówią, że trzeba rano, a Ty lubisz wieczorem. I co z tego, że późnym wieczorem ja zaczynałam od treningów bardzo późnym wieczorem? Potem rozsądek doszedł do głowy, chociaż czasem i tak mi się zdarza, dość późno wyjść na trening i no zdarza się i życie. I pewnie dla mojego rytmu dobowego byłoby lepiej, żeby nie wiem trenować wcześniej, ale no życie nie jest idealne i, i tyle. Warto się też zastanowić, czy z jakim ty podejściem kiedyś podchodziłeś, czy podchodziłaś do tej aktywności fizycznej, bo to jest ważne, jakie my mamy skojarzenia z daną rzeczą. Słodycze lubimy, dlatego, że nam się kojarzą z czymś przyjemnym. Gdyby jedzenie słodycze wiązało się z tym, że w tą czekoladę były powbijane kolce, to byśmy tej czekolady nie jedli, bo byśmy mieli skojarzenie bólu. Natomiast jeżeli my mamy skojarzenie z aktywnością właśnie takie, że to jest ból, że jak już pójdziemy, to zrobimy za dużo, że potem nie możemy chodzić, że potem nie mamy siły, że to jest takie nieprzyjemne i w ogóle muszę się zmuszać do tego, to jakim cudem ty masz mieć ochotę wychodzić na jakąkolwiek aktywność fizyczną? I naprawdę ważniejszym kryterium, jakim bym przyjęła, od ilości spalanych kilokalorii, jest to, jaką ty masz z tego radość i jaką ty masz z tego przyjemność. Warto też się przyjrzeć swoim myślom. Miałam na przykład e, kiedyś e, podopieczną, która szła na trening z takim nastawieniem, czy z, p, z, ze wspomnieniem, że 10 lat temu była bardzo sprawna. Po czym z różnych powodów tą sprawność zatraciła, i potem, jak szła na trening, to miała w głowie siebie sprzed tych 10 lat, i każdy trening traktowała jako porażkę, bo kiedyś była bardziej sprawna, w efekcie czego przestała na te treningi wychodzić. No i my na konsultacjach doszliśmy do tego, że skoro dla, z perspektywy jej mózgu idzie na trening, jest źle, nie idzie na trening, też jest źle. To po co się wysilać? I to nasze nastawienie, to z czym my na ten trening idziemy, to czy my z tego treningu po fakcie jesteśmy w stanie wyciągnąć coś, że jesteśmy z siebie zadowoleni, bo niestety bywa tak, zwłaszcza na początku, że to trzeba się troszeczkę przymusić. W sensie nie chcę tutaj mówić o takim znaczącym przekraczaniu granic, ale no wiadomo, że łatwiej jest siedzieć w domu, trudniej jest się ruszyć, więc. Bywa tak, że po prostu trzeba się na początku przymusić i to nie jeden raz, natomiast jak już wyszliśmy, jak już się przymusiliśmy, to warto zwrócić uwagę na swoje nastawienie po fakcie, bo jeżeli Twoje nastawienie po fakcie jest takie, że o matko mogłam zrobić lepiej i w ogóle co ja sobą reprezentuję, nie będzie to przyjemne doznanie, wersus jeżeli swoje nastawienie zmienisz na takie, że pomyślisz sobie kurczę, no jestem z siebie dumna, że w końcu się zebrałam i wyszłam i że, e, I że fajnie, że tą aktywność w ogóle, w ogóle zrobiłam, no to też inne sygnały dla Twojego mózgu e, będą. Ja kiedyś nagrałam jeden w ogóle z początkowych odcinków podcastu, ale on się w ogóle e, słucha bardzo dobrze do tej pory i cały czas gdzieś tam w statystykach widzę, że ktoś do niego wraca. E, to był podcast o tym, jak poprzez zmianę myślenia zmienić swoje życie, czy coś takiego, coś w ten dezeń. Zaraz może mi się uda. E, tak mi teraz to na myśl przyszło, nie miałam tego wcześniej przy przygotowanego. Um... Coś w ten, coś w ten deser. Może zalinkuję w podpisie, w opisie, może tak to zrobię. E, on się dobrze słucha i on jest właśnie o tym, że okej, okay, no jakby to nie jest tak, że my sobie możemy warfirmować, że mamy milion dolarów i ten milion dolarów nagle nam wpada przez sufit, bo nie o, nie o to chodzi w podejściu czy w ogóle w takiej hipotezie, że poprzez zmianę myślenia my możemy zmienić nasze życie, ale chodzi o to, że to w jaki sposób my postrzegamy pewne rzeczy, tak jak w tym przypadku z siebie po treningu, czy z satysfakcji z siebie po treningu, to my. Dajemy inny sygnał do naszego mózgu dotyczący tego, jak my się czujemy w ogóle po aktywności, po aktywności fizycznej, no i to wpływa na to, że my potem zmieniamy swoje zachowania, tak? No bo też warto o tym pamiętać, że my się bardzo dobrze rozwijamy, kiedy ktoś nam kibicuje, kiedy ktoś za nas trzyma kciuki, a czasami nie ma tego kogoś i trzeba to sobie dać. Pytanie, czy Ty trzymasz w ogóle za siebie kciuki, czy Ty sobie kibicujesz, czy Ty o sobie myślisz o tym, że o Jezu, jak to ja w ogóle znowu beznadziejną aktywność zrobiłam. E Jeżeli nie ma kto nam kibicować, fajnie żeby był, ale jak nie ma, to chociaż my sobie nie róbmy pod górkę i wyrobienie w sobie nawyku aktywności to jest trudna robota. Wymaga to silnej woli, wymaga to organizacji, więc czemu by sobie za to nie pogratulować? Nawet jeżeli to jest 15 minut i to jest spacer, to to jest lepiej niż 0 minut i brak spaceru, które być może były do tej pory? Tak, jakbyś sobie pomyślała, bądź byś sobie pomyślał o osobie, która zaczyna, jakby ktoś z Twoich znajomych tak robił, że właśnie chce zacząć się ruszać, ma problemy zdrowotne i ta osoba w końcu wychodzi, no to jej kibicujesz, tak? Że super, że te 15 minut. Pytanie, czy potrafisz też być taki czy taka dla siebie, bo to wszystko razem wzięte składa się na obraz yy, tego, jaką my mamy w ogóle relację z aktywnością fizyczną. Więc to, co chciałabym najważniejszego, żeby wybrzmiało z tego podcastu, to po pierwsze zastanowienie się, Jakimi kryteriami my do tej pory dobieraliśmy aktywność fizyczną, i czy to były kryteria zgodne z nami, z tym, co my w ogóle lubimy, jakimi osobami jesteśmy. Jeżeli nie, no to warto potestować. Druga rzecz też jest taka, że trzeba wielu rzeczy spróbować, jeżeli nie mamy na przykład doświadczeń z różnymi aktywnościami, to na przykład dać pierwszy miesiąc czy dwa miesiące na potestowanie różnych form, różnych opcji, nie nastawiać się na to, że jak pójdę pierwszy raz biegać, to muszę już biegać zawsze. No, bo też ciężko nam znaleźć, dowiedzieć się, co my robimy, jeżeli mamy mało doświadczeń w tym zakresie. Więc też takie początkowe kroki warto byłoby postawić w kontekście właśnie tego, żeby poszukać, potestować i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. A poza tym dopasowaniem i poza tymi kryteriami, zrobić wszystko, żeby aktywność fizyczna nie kojarzyła nam się z przykrem obowiązkiem, jako z maszynką do palenia kilokalorii, tylko Pomyśleć o tym, co my możemy zrobić dla siebie, jak my możemy zmienić myślenie, jak my możemy zmienić swoje zachowanie, czyli swój wybór aktywności fizycznej, żeby ta aktywność fizyczna na tyle, na ile się da, kojarzyła nam się z czymś przyjemnym, z czymś fajnym, z czymś, yy, po czym się czujemy dobrze, po czym się czujemy usatysfakcjonowani, coś, po czym się czujemy dumni z samych siebie. Bo dzięki temu sobie będziemy dobre, yy, dobre połączenia w mózgu między neuronami tworzyć, że jak aktywność, to znaczy, że potem będzie coś fajnego. Nawet jeżeli do samej aktywności trzeba się przymusić, to ten fakt, to ten stan po aktywności jest przyjemny, bo jesteśmy tam dumni, zadowoleni i cieszymy się, że coś zrobiliśmy. Zachęcam do refleksji na ten temat. E, jestem też ciekawa, czy może komuś z Was po tym podcaście udało się złapać jakiś trop? Dlaczego na przykład do tej pory. Ta aktywność nie wychodziła. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, chcecie się podzielić w komentarzu, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek ja w tym internecie jestem, to zachęcam. Na dziś to tyle. Dzięki za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.